A tutaj jeszcze chciałem Wam pokazać niestandardowe wyposażenie tego egzemplarza. To tutaj zawsze intrygowało mnie bardzo. Cóż to takiego jest? I wytłumaczył mi to poprzedni właściciel. Otóż pierwszy właściciel tego samochodu, gdy woził dzieci do szkoły, a tak naprawdę wozili jego ochroniarze, no to były czasy, początek lat 90., więc ochroniarze musieli być uzbrojeni w coś więcej niż gaz pieprzowy i tutaj była wycięta taka półeczka, która idealnie mieściła kaburę na Waltera PPK albo tam Makarowa, w sumie jedno i to samo. Cześć wszystkim, słuchajcie, jest teraz moda na polskie samochody. Patryk Mikiciuk, tam widziałem, nagrał całą telenowelę o polskim Porsche. Złomnik ma polskie Cinquecento. Bida składa polskiego Fiata. To ja Wam chciałem pokazać polskiego Mercedesa klasy S. Tak, nie przesłyszeliście się. To jest S-klasa W140 w longu, tak zwana locha, z podstawowym silnikiem. No może nie takim podstawowym, bo to jest M104 3.2. Pojemności rzędowa szóstka była jeszcze 2.8, ciut mniejsza pojemność. Ale ten samochód od pierwszego dnia swojego drogowego istnienia jeździ po polskich drogach. On został sprowadzony do Polski w 1991 roku jako fabrycznie nowy egzemplarz. No i od tego czasu był w rękach, z tego co pamiętam, trzech właścicieli. Ja jestem czwartym, bo to jest moje auto. Słuchajcie, to jest taki fajny przyczynek do tego, żeby powiedzieć Wam, jak tak naprawdę wygląda jazda Youngtimerem. Jest bardzo taka płynna, delikatna, ale też łatwa. Być może fani Mercedesa powieszą mnie tutaj zaraz za zabory, ale tak z perspektywy człowieka, który ma do czynienia z wieloma różnymi samochodami, jazda tym autem to jest tak, jakby przemieszczać się, nie wiem, dwu, może trzy, może pięcioletnim Golfem. Autentycznie komfort jazdy w nowych samochodach już naprawdę niewiele odbiega od tych pojazdów. Przy czym, no oczywiście, no jednak wygłuszenie tutaj jest od klasy wyższe, materiały wykończeniowe. Zobaczcie, to wszystko to jest 91 rok. Nic mu tutaj nie brakuje, tu nic nie skrzypi, tutaj nic nie popękało, nic nie odpadło, nie odfrunęło. Ale tak, no pod kątem takiej sprawności użytkowej to są zarówno osiągi, komfort, prowadzenie 3, może 5-letniego kompakta. Tak zmieniła się motoryzacja na przestrzeni tych 25, prawie 30 lat, od kiedy ten samochód wyszedł na rynek. Co warto, żebyście o takim aucie wiedzieli, jeżeli komuś by przyszło na myśl kupić taki samochód do jazdy. Manewrowanie jest świetne, wbrew pozorom on jest szeroki, tak, to jest prawda, ale jakieś, zresztą zobaczcie sobie, nie, tutaj akurat sobie zawrócimy, proszę, raz, pyk, to jest Bismarck, ale manewrowanie nim to naprawdę jest czysta przyjemność. Zobaczcie, jak wracam w miejscu tym samochodem. Zupełnie parkowanie nie stanowi problemu, no chyba że ktoś ma problem rzeczywiście z wyczuciem auta na szerokość, to wtedy tak. Mankament do codziennej jazdy, układ hamulcowy. I to nie chodzi wcale o to, że to auto nie hamuje, bo hamuje, tylko o takie odczucia, jakie płyną z operowania pedałem hamulca. Ten pedał jest dosyć miękki i wpada dość głęboko i przyznam szczerze, że długo zastanawiałem się, czy to jest cecha tego konkretnego egzemplarza, który ma no bez mała 30 lat i jakieś, podejrzewam, że ponad 300 tysięcy przebiegu, licznikowo 250, ale no, no być może nawet tyle ma. Natomiast miałem porównanie z paroma przedliftowymi samochodami, tam było dosyć podobnie. Podobne spostrzeżenie miał też złomnik, który jeździł, pamiętam, jakąś tam 600 w kupei i też mówił, że hamowanie tym samochodem, zwłaszcza na mokrym, masz się takie wrażenie, że to auto nie bardzo chce się zatrzymać. Ono oczywiście hamuje, ale odczucie tej inercji jest takie dosyć duże i wydaje mi się, że chyba wiem, dlaczego tak jest. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że operujemy
pedałem gazu i hamulca prawą nogą. Natomiast jak ktoś jest fanem Mercedesa, to wie, odsyłam tutaj na przykład do Pertyn Ględzi, pozdrawiam, że Mercedesami, przynajmniej według instrukcji, w tamtych latach hamowało się lewą nogą. I teraz to, co wam się wydaje takie niezbyt responsywne pod prawą nogą, zobaczcie, jest takie pod lewą, jest bardzo responsywne. Jeszcze z takich rzeczy typowo użytkowych, no koszty. Koszty. Tak, teraz jest moda na jazdę youngtimerami. Wszyscy sobie kupują, kupić tanio, sprzedać drogo. I tutaj jest taka jedna tylko nieścisłość, że między kupić tanio, a sprzedać drogo jest jeszcze eksploatować. A w zasadzie utrzymać na sensownym poziomie sprawności technicznej i wizualnej tego samochodu. No i tutaj koszty są, no powiem tak, no oczywiście chciałem M104, chciałem rzędową szóstkę, nie przez przypadek, szukałem dosyć długo takiego samochodu, żeby właśnie nie było pod maską V8-ki, tylko żeby było R6, bo prawda jest taka, że koszty utrzymania są zdecydowanie niższe. Oczywiście jeżeli nie macie dwóch lewych rąk, jeżeli potraficie coś przy tym samochodzie zrobić samemu, no bo tutaj można spokojnie zrzucić cały wydech, można spokojnie zrzucić cały dolot, od bidy można samemu zdjąć głowicę, no dostęp do wszystkiego jest. Jeżeli macie czas, macie umiejętności i macie ochotę, to serwisowanie we własnym zakresie tego Mercedesa jest stosunkowo podkreślam, tanie. Ale jeżeli już tak liczymy, mówię, zwykłe takie koszty eksploatacji, to tak jak powiedziałem, 500 diagnostyka tylko w tym roku. 300 klimatyzacja, to są rzeczy, których sami zrobić nie możecie, to już mamy 800 zł. Do tego OC, no tu wiadomo, są zniżki na klasyki i tak dalej, ale załóżmy, że to jest 700 zł. Jak mieszkacie w Warszawie, to macie przesrane, to będzie nawet 3 albo 5 razy tyle. No ale już mamy 1500 zł, przegląd tam z gazem to jakieś 160 w tej chwili, jeżeli dobrze pamiętam, i zrobiło się 1700 zł. No i jak policzyłem sobie, że wydałem w tym roku na to auto 1700 zł, nie licząc swojej pracy, to powiem wam, że od ostatniego przeglądu ten samochód przejechał ze mną jakieś 265 km. I teraz sobie przeliczcie, czy inwestowanie w youngtimery, w klasyki i tak dalej, to jest naprawdę fajny biznes. A jeśli chodzi o takie wydatki eksploatacyjne, tak na szybko, co tu robiłem? Na pewno robiłem stacyjkę, na pewno naprawiałem zegary, miały wylane kondensatory, objawia się to tym, że nagle wszystko wam na tych zegarach gaśnie, potem znowu się odpala, potem znowu gaśnie. Coś takiego, jak też ogląda blog o Motif, to tam chyba w Alfie Romeo któryś, jakiś ostatni odcinek, tak to mniej więcej się zachowywało. Poprzedni właściciel jeździł z tym do serwisu, w Mercedesie oczywiście nikt nie potrafił mu pomóc. Odsyłali go do serwisu Boscha, nie wiem akurat dlaczego Boscha, bo tu jest kilku dostawców tych zegarów, to jest po prostu cały element zmontowany, wiadomo, z różnych części. No w Mercedesie oczywiście możecie kupić sobie całkiem nowe zegary, to kosztuje pewnie tyle, ile ten samochód. Natomiast dla ogarniętych ludzi trzeba je wyjąć, zobaczyć, które kondensatory są rozzeschnięte lub po prostu spęczniałe, wylutować, wlutować, zrobiłem to sam, wydałem na to, nie chcę was skłamać, bodajże złoty 70 i wszystko działa. Jeżeli chodzi o bieżączkę, czyli taką normalną eksploatację, zużycie paliwa, cóż, no tak, mamy tutaj podtlenek LPG, stack. Jestem w miarę zadowolony z tego. Gazu zużywa w granicach 16-18 litrów, więc jak ktoś mówi, że to jest profanacja, no to niech sobie przeliczy, powiedzmy 20 tysięcy kilometrów takim samochodem przy zużyciu 18 benzyny. I wtedy się zastanowi, ile wyda na benzynę, a ile wyda na samochód. Tak jak mówię, no u mnie to był akurat przemyślany wybór. Ja chciałem koniecznie rzędową szóstkę. Na początku nie myślałem jakoś tak wybitnie o zagazowaniu tego samochodu, ale przytrafiła mi się pewna
nieplanowana niespodzianka, czyli pani, która wyjechała z podporządkowanej, rozsmarowała mi prawy bok tego samochodu o Opla. Co to było? O, plastrę, urwałem jej przód, tak prawdę powiedziawszy. Lewą stroną wtedy musiałem pójść po barierce, żeby ominąć radiowóz jadący sprzeciwka. No i generalnie skończyło się na tym, że auto przeszło kompleksowy remont blacharsko-lakierniczy. W zasadzie bardziej lakierniczy niż blacharski, bo tutaj tak naprawdę nie było ani jednej dziury w tym samochodzie. Ale trzeba go było pomalować, więc doszedłem do wniosku, że wartość kolekcjonerska tego samochodu jest, no, jaka jest, czyli w zasadzie żadna. No i wstawiłem mu gaz po to, żeby jeździć nim na co dzień. Nie żałuję, bardzo fajne, komfortowe auto, tyle że po prostu drogie w utrzymaniu, ale wiecie, no, albo się chce mieć żonę, albo kochankę. Nie będziemy tutaj dyskutować o takich sprawach. Tam, jak widzieliście, pokazywałem pod maską zdjętą osłonę od zaworów. Często jest tak, że na przykład z tej kratki leci sobie gorące powietrze, z tej leci zimne. Wbrew pozorom nie trzeba tu nic rozbierać, nie trzeba demontować nagrzewnicy, tam są takie dwa zaworki, to myślę, że mercedesiarze mają opanowane bardzo dobrze. Wymiana tych zaworów to jest jakieś może 300, może 500 zł, natomiast nie trzeba ich wymieniać w całości, wystarczy wymienić iglice, tak zwane wkłady. Leżą te wkłady u mnie w garażu od 2 lat, nie mam czasu spuścić z niego płynu chłodniczego i tak po prostu jeżdżę, więc... Strasznie ten górny wahacz, już mnie to denerwuje. Teraz trzeba będzie prześledzić hurtownię w poszukiwaniu części. Mam nadzieję, że żona nie będzie tego oglądać. Cóż, jeśli chodzi o to, o osiągi, tak? Rzędowa szóstka, wiadomo, no nie jest to jakiś potwór, ale też nie oszukujmy się, nie jest to jakaś tragedia, bo przyspieszenie do 100 na godzinę to jest jakieś 9 sekund. No. W tej chwili mamy już prawie 120, hamujemy, bo tu ktoś 40 postawił. O, dobra, teraz tak mogę sobie jechać. Więc nie jest tak, że nie da się jeździć rzędową szóstką, że to koniecznie musi mieć 8 garów pod maską. Plusem tego samochodu w stosunku do przyspieszenia jest jeszcze to, że mamy tutaj starą czwórkę, nie piątkę, więc to auto nie za bardzo lubi jakąś tam jazdę autostradową, bo wtedy mamy 3-4 tysiące obrotów. Natomiast do takiego normalnego, sprawnego przemieszczania się na drogach podmiejskich czy po mieście krótka czterobiegowa skrzynia jak najbardziej tak, bo mówię, 9 sekund do setki to nie jest za bali droga, to w dalszym ciągu są dobre osiągi. Być może trochę brakuje mu dołu rzeczywiście, ale no, jest to znowuż też taki samochód, którym bardzo by się chciało jakoś dynamicznie jeździć, po prostu toczycie się z tą prędkością, tą 60-90 km na godzinę, to w zupełności wystarcza, bo no, czujecie się ponad tym wszystkim, to auto tak fajnie niesie, tak fajnie izoluje was od tego wszystkiego, co dzieje się dookoła, że no naprawdę czujecie się od tego odcięci. To was nie dotyczy, te wszystkie jakieś trąbienia, jakiś pośpiech, to wszystko zostaje za drzwiami. I czujecie taką prostą przyjemność sprowadzenia, zobsowania z maszyną. Naprawdę fajne auto, polecam, natomiast nie polecam, żeby kupować jako inwestycję, bo no stopa zwrotu mi się raczej zwraca, jak pomyślę, ile w ten samochód wpakowałem. Ile on jest rzeczywiście wart, bo oczywiście, no można sobie zrobić tak, mogę tu zrobić historię, samochód z polskiego salonu, z salonu, no, nawet nie z salonu, bo zasada jeszcze wtedy nie działał, to było auto sprowadzone na zamówienie. Zobaczcie, to nie jest żadna pomyłka. Przed liftingiem 3.2 benzyna w longu miało znaczenie 300 sel, później z niego zrezygnowano, więc sami wiecie, jedyny taki, super, hiper okazja, 100 tysięcy dolarów i może być wasz. Oczywiście mogę go wystawić na Allegro za jakiś super, hiper, jedyny taki niepowtarzalny, igła, perła, ale nie oszukujmy się, jego wartość rynkowa to jest może 20 tysięcy złotych, wsadzicie w niego przez 10 lat następne 20 tysięcy złotych i sprzedacie za 30. Czy to jest biznes? No taki powiedziałbym pisowski trochę.
Trzymajcie się. Tyle ode mnie, bo to prawda w internecie.